Siemaneczko, jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z GTA 5 na moim kanale, dokładnie tak. Dzisiejszy tryb adwersarza to przywłaszczenie 5, dokładnie. Zagramy sobie dzisiaj na tej mapce, zobaczymy jak mi pójdzie z moją drużyną pomarańczowych, czyli jedyna dobra drużyna w Los Santos. Chociaż niebiescy mają Jokera, to jest nie fair, proszę nam go oddać. Jesteśmy już na ręce. Przywłaszczenie 5. Zaczynajmy tą piękną zabawę. O co w niej chodzi? Już wam tłumaczę. Troszeczkę chyba zrymowałem, ale nie jestem pewny. Chodzi tutaj o to, że jak widzicie, jak wejdziemy na jeden z tych kwadracików, on zmienia kolor na kolor naszej drużyny. I im więcej mapy przejmiemy, po prostu tym wygramy. Nie wiem, co ja chciałem jeszcze dopowiedzieć. Chyba to wszystko. Snajperka w ruch. Może mi się uda kogoś zestrzelić? Teren rozgrywki? A to po co to jest? A, chyba żeby się schować. Co to było? Jak on mnie na hita zabił? Co jest? Halo? Ty, ale dziwne to było. Nie wiem, czy ze snajperki mi heada strzelił? Dobra, asysta, zawsze coś. Snajperka tutaj jest, ale chyba lepsza jakaś. Ciężka? Ciężki karabin snajperski. Jo, nie mogę. Macie teraz problem, nie? Macie teraz duży problem. Jest! Piękny strzał. Pięknie! Ja nie mogę. A, w ogóle to jest drużyna pomarańczowa, nie żółta. Przepraszam bardzo. Dobra, jak piękna jest ta snajperka. Nie zmieniaj, nie zmieniaj, nie zmieniaj, nie zmieniaj, nie zmieniaj, nie zmieniaj, nie zmieniaj. Dobra, jest kolejny frag. Jest kolejny frag. Jest kolejny headshot. Pięknie. Jakie to jest fenomenalne. Czemu ten gościu bez broni biega w ogóle? O, dobra, już biegał z bronią. Chyba niższe poziomy tylko padają na hita, wiecie? Dobra, tam jest ktoś, biegnie, zobaczmy. Widzę, że ktoś ma taktykę biec po prostu do przodu na YOLO i przejmować pole. Nie jest to głupie, szczerze mówiąc, ale ja takiej taktyki nie preferuję. Ajdź! Ładnie, ładnie. Kurczę, ładnie było. Taką serię, że walnął. Kolejna. Dobra, mam snajperkę. Już myślałem, że mi znikła. Wtedy bym się bardzo pogniewał. Ale na całe szczęście ją mam. Nikogo kompletnie nie widzę. Tutaj ktoś biegnie. Dobra. Wow! Ładny strzał. Ładny strzał. Dobra. Czy on jest niezniszczalny? W sensie, czy on ma God Mode'a? Na to wychodzi. O, ma God Mode'a. God Mode. Dobra. Jeżeli macie kogoś, kogo chcecie zgłosić za cheaty, macie już jedną osobę, jest ten Limar, który po prostu sobie biega i psuje zabawę wszystkim. Szkoda gadać, naprawdę. Go się nawet chyba wręcz nie da zabić, więc jeżeli nawet bym do niego podszedł. On w ogóle mruga na mapie, nie? On jest cały czas nieśmiertelny.
ale nawet z cheaterem przegrają, dokładnie, runda zwycięska. 10 zabójstw, 4 zgony, najwięcej przejętych pól, a nie, ktoś miał więcej, dobra, ktoś miał 92, brawo. Dobra, zobaczmy, czy teraz może Laimar wyłączy haksy. Zobaczymy, może wyłączy te haksy, bo faktycznie nie ma to większego sensu, no. Bez sensu w ogóle cheatować, nie wiem, no. Co mu to da? On nawet tego nie wygrywa. Ooo, Uncle Rocket pobija mój rekord u jubilera. Normalnie, nieładnie. Uncle Rocket, policzymy się za to. Nie ma tak łatwo. Dobra, to jest ten cheater. Kurczę, cheater na odcinku, no. Co tu się dzieje? Moje odcinki coraz bardziej zaczynają być dziwne. Ale czekaj, trafię. Tylko musisz się... Dobrze, pięknie podskoczyłeś. Dobra, przejmujemy to. Mają cheatera i dalej przegrywają, no. Troszeczkę dziwne. Oj. To mnie strzela. Nie. Zablokowałem się. O, ładnie. Ktoś napisał, że z przeciwnej drużyny oczywiście, że mają cheatera, ale ktoś jest AFK. I tak wydaje mi się, że nieśmiertelny gość, który przejmuje mapę, jest bardziej... bardziej szkodliwy niż gościu, który AFKuje. I wszystkich zabija w ogóle, to jest już w ogóle. Więc jeżeli chcecie kogoś zgłosić, to zgłaszajcie właśnie jego. Już to mówiłem, ale się powtórzę. My w ogóle nawet nie wypuszczamy ich z tej bazy. To jest najlepsze. Dobra, dostał. Bardzo ładnie. Nie to, co to. Dobra, dostał. Wow. Ładnie podchodzą pod celownik. A, Laimar w ogóle zginął, nie wiem jakim cudem. Chyba spadł specjalnie, żeby się zemścić. Laimar raz przeze mnie zginął? Chwila, co? Zabiłem Laimara? Kiedy, jak i gdzie? To jest ciężka snajperka, ale jakoś nikt nie pada na hita. Nie wiem czemu. O, dobra. Dobra, ładnie. Laimar wyłączył haki. Dobrze. Może zrozumiał, że to jest bez sensu. Gra taka. Dobra, dostał. Nie wiem, jakiego zabiłem w ogóle. Się zastanawiam teraz. Nie mam pojęcia bladego. Wiecie co? Mi się wydaje, że on się zbugował. On być może wcale nie miał cheatów. Też nie chcę go teraz bronić, bo nie jestem pewny, ale... Wydaje mi się, że on się zbugował i po prostu non-stop miał nieśmiertelność jak na respie. O, awans. Dobra, dostał. Nie rozumiem tego gościa, który biegnie bez karabinu, bez niczego, po prostu biegnie przed siebie. Dobra.
Dobra, kolor ciężkiego karabinu snajperskiego. Dobra, już myślałem, że coś fajnego, ale... Może być. Runda wygrana. Rozgrywka wygrana. No proszę. Bardzo ciekawie. 30 tysięcy, jak za taką krótką gierkę. Mi się podoba. Kolejny level wbity. Podoba mi się. O, i to ja. Siema. No i bardzo mi się podoba. 20... 7 zajętych pól, 16 zabójstw i tylko 2 zgony. Pięknie, mi się podoba. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny filmiku, łapką w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy to z GTA 5, Minecrafta, Fima czy WoTa. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!